Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was w mojej małej kuchni. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobiła farsz do uszek. Ja chciałam zrobić uszka ze samymi grzybami, ale żeście mnie prosili, żebym zrobić i z kapustą, i z grzybami, dlatego zrobiłam taki farsz z kapustą i z grzybami. Ja tu zrobiłam dużo, ale ten farsz użyłam też do pierogów i do trochę zrobiłam, jak to się nazywa, krokiety. No, także ten farsz możecie użyć do krokietów, do pierogów i do uszek. Jak będziecie robić na uszka, no musicie oczywiście drobno zmielone mieć albo drobno posiekane. Ja się to dwa razy przemielała. W filmie chyba pokazała wonorozjak, że się to przemielała, ale ja się potem to jeszcze rozprzemielała przez maszynkę, bo mi jednak te grzyby przepuszczało i potem było dobre. No i już teraz pokazuję, jak to zrobiłam. I tu mu tak, grzyby i kapusta. I o tu mu 100 gram grzybów. To są podgrzybki. Bardzo dziękuję mojej siostrze, że mi przysłała, i szwagrowi, że był w lesie i to pozbierał. Siostra ususzyła i mi przysłała grzybki. Tak to bych... No w Niemcach są bardzo drogie grzybki i ciężko dostać, nie w każdym sklepie idzie dostać. Także grzybki i kapusta. Powiem, co zrobiłam naprzód. Wczoraj zamoczyłam się te suche grzyby, dałam do zimnej wody, zamoczyłam przez noc, ugotowałam te grzyby bez soli. Przecedziłam je, jak się ugotowały, i ta woda z tych grzybów wlała do kapusty. Tu mu kilo kapusty kiszonej. U nas są takie w woreczkach. One nie są takie bardzo kwaśne. Dlatego ja tego nie płukałam. Jeszcze wziąłam taką, żeby nie była taką rychtą kwaśną. No. I w tej wodzie, w tych grzybach gotowałam ta kapusta. I tu mu kilo zek się wrzona. Mi się wydaje, że to będzie za dużo tego farszu, ale nie szkodzi, to potem może się pierogi zrobię na drugi dzień, albo obejrzymy. No i ugotowałam ta kapusta, tak żeby był fajnie, smak tych grzybów się wydobył. To się już odlałam. Tu mi to schnie i fajnie, żeby mi woda odtegowała. Myślę, tego nie trzeba pokazywać, jak to się gotuje, bo to się, no, tu woda wleje, tak potem się gotuje i tu też. Dobra, to już ugotowane, ja to gotowała bez soli. Tu mu tak, jedna cebula, pokrojona w kosteczka, jedno masło, to się ta, jedno masło, łyżeczka masła, to się zaraz ta cebula tu pod, zeszkla się na tym maśle, tu mu troszkę majoranku, pieprzu, sól i tu mu bułka tarto, potem tu mu do farszu. Jak chcecie, możecie to pokroić, te grzyby, noży posiekać. I taka kapusta ta też drobno posiekać nożem, ale ja się to zaraz dum przez maszynka do mięsa, a tu ta cebula się podsmażę. I potem to wszystko pójdzie do jednej miski. Półki tarte, nie wiem ile jeszcze dują, tu tak gdzieś dać 3 łyżki, ale to chyba potem mani dum obejrzę, no tak dało. Dobra, no przez masło podsmażyć i to się po dum przez maszynka do mięsa. Dobra, to się już potraktowała przez ta maszynka do mięsa. Jakoś całe kawałki mi się wyślizgały jednak. Dobra, cebulka podsmażoną. Musicie uważać, żeby było dobrze wyciśnięte, nie? No ale, żeby za dużo wody nie było. No ale tak i tak trochę wody mi tu zostało, ale to nie szkodzi. Po to jest cebulka tartą. Teraz tu ta podsmażona cebulka ze szkloną. Trochę mi się spoliła. Sol, pieprz, troszkę majeranku. Tak prawie szczypta. I tu do gdzieś tak 2 łyżki z tej bułki tartej. Na razie 2.
to wszystko wymieszę. Poczekam tak gdzieś 10 minut, aż mi to wystygnie. No i to ta bułka mi tu napęcznieje w tym czasie i obejrza, czy bana jeszcze musiała bułki dodać, czy nie. Ta masa ma być taką. No, nie może być za wilgotno, bo się łóżka nie będą kleić, może ta woda wypływać. Myślę, rozumiecie, o co mi chodzi. Masa zaś nie ma być za suchą i też nie ma być za mokrą. I podniosę, posmakuję, czy to jest dobre. Jednak widzę, że tu będzie dużo, nie wiem, może 1000 uszek mi wyjdzie, ale ja nie bana tak dużo robić, bo to nie ma nerwów ani czasu. Może jutro się zrobię pierogi z grzybami. Ten farsz oczywiście możecie dzień, dwa dni przed robić, przed tym jest, zanim będzie uszka robić. Możecie też zamrozić. No, okej. Okay. To by było na tyle. Myślę, że wam się podobało i do następnego razu. Cześć! 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 Cześć!